dotarłem właśnie na nadmorską plażę i będę prowadził tutaj poszukiwania kilka dni. Będę szukał złota i monet. Do poszukiwań nad morze zabrałem ze sobą dwa wykrywacze metali. Gold Findera 2000 firmy Nocta Macro i Multi Amfibio również tej samej firmy. Powiem Wam, że jechałem, zastanawiałem się, jak będzie się zachowywał w pracy i czy uda się coś ciekawego znaleźć. Myślę tutaj o drobnym złocie, jakichś łańcuszkach. Wykrywacz metali Gold Finder 2000 w zestawie ma słuchawki firmy COS. Natomiast ja się przyzwyczaiłem już do tych wodnych słuchawek Nocty Macro. No i je tutaj sobie też podłączyłem. Zobaczymy, jak to będzie razem w tym zestawie pracowało. Mam też również specjalnie sitko plażowe z takim uchwytem z rączką. Jest one takie poręczne, nie za duże, nie za małe. Natomiast ja przyzwyczaiłem się też już do tego sita. Jedno zagarnięcie i wszystko jest w środku. Witajcie wszyscy serdecznie. Mamy godzinę 5 rano. Wywlekłem się ze swojego busa i idę na plażę w Krynicy Morskiej. Na obozowisku praktycznie wszyscy jeszcze śpią, bo jestem pierwszą osobą, która grasuje od rana i przemieszcza się przez to miejsce. Idziemy na plażę, zobaczymy, czy ktoś tam jest, czy będę sam. Nocuję na polu kempingowym w Krynicy Morskiej. Pole te usytuowane jest około 200 metrów od głównej plaży w Krynicy Morskiej. Także mam bardzo blisko na plażę. Dosłownie 5 minut drogi. Dochodzę już do plaży głównej. Zobaczymy, co dzisiaj nam wyjdzie spod cewki, ile monet. Na plaży nie jestem sam, bo widzę, że rybacy spłynęli i swój połów wyrzucają z sieci do skrzynek. Ale nie widzę żadnego detektorysty, także na tej plaży będę dzisiaj sam. Schodzę na dół, rozpakuję się i zaczynam poszukiwania. I pierwszy piątaczek na przywitanie dnia. I jest motywacja już od rana. Człowiek się szybko rozbudził, bo dostał zastrzyk adrenaliny. Jest piątek, jest szansa na sporą kasę zebraną z plaży. Mam około 4 godzin. Zobaczymy, ile mi się uda zebrać kasy. Około 9 ta plaża już będzie zaludniona, także już nie będzie możliwości szukania. Także działam. I odsłoniła nam się dwójeczka. Ładnie. Sporo monet znajduje się właśnie przy barach i przy tych ławkach. Widać, nikogo tu wczoraj nie było przede mną, ani dzisiaj rano i w nocy. Stąd też są i duże nominały. Mam sygnał tuż pod blatem ławki. Zobaczymy, co to będzie. Kapselek. Stary kapsel. $20. Tuż nad morzem. Macie może chęć na świeżą flonderkę? Musicie tylko wcześnie rano, tak około 5, 6 podejść na plażę w Krynicy Morskiej. Rybacy spływają. Jest możliwość zakupienia świeżej flądry. Zobaczcie z tyłu za mną.
Ile flądry teraz kosztują? 6 zł. 6 zł? A tym razem 5 grosiaków. 5 grosiaczków. Widzicie to, co ja? Frajda jak nic. Moim oczom ukazał się złoty kolczyk. I to jaki kolczyk? Mega kolczyk. Ła, był praktycznie no pod wierzchnią warstwą piasku. Nogą tylko przerzuciłem piasek i wyskoczył. No ale mega. Mega. Jest godzina gdzieś 8:30. Ja planowałem być do 9:00. W związku z tym, że nie miałem picia, tak mnie korciło, żeby skończyć poszukiwania. Natomiast moja wytrwałość dała mi nagrodę. Złoty kolczyk. Pięknie. Jaki duży. Gold Finder się sprawdził. Lisna, złoto. Pięknie. I to było, zobaczcie, jakieś 50 metrów od lustra wody. Pięknie. Nic, tylko się cieszyć. Udało się w końcu. Jest. Szukamy dalej kolejnego złota. I to jeszcze kolczyk z białym złotem i żółtym. Także mieszane, tym bardziej cenne znalezisko. Do przebieralni musimy wejść obowiązkowo. Zobaczyć, czy tu jakieś są sygnały. Jakiś tu jest. Nie. Ktoś ściąga, sygnał ściąga od tych zbrojeń, od konstrukcji, także pusto, nie ma nic w przebieralni. Następnym razem coś się znajdzie. I wyszedł pierścionek z piasku, natomiast to jest dziecięcy zabawkowy, nawet widać, że lekko podkorodowany już jest. Ładnie się zaświeciło, no już myślałem, że to jakiś fajny złoty pierścionek ze szlachetnymi kamieniami. No niestety, nie tym razem. Zobaczcie, chwilę po tym, jak znalazłem złoty kolczyk, jest obrączka. Jeszcze nie wiem jaka. Jest rant. Wyciągniemy sobie ją. Co to jest? Ach, myślałem, że to złota, a to jest srebrna obrączka z kwiatkami. Albo nie, albo złoto-białe. Nie wiem. Nie, srebrna. Srebrna. Ale piękna też, ładna. Z jakimiś kwiatkami. Chyba, że to białe złoto. Nie, nie, nie. To będzie srebrna obrączka. Piękna obrączka. Nie widzę żadnych w środku grawerów. Ani punc. Zwykłe srebro. Nie widzę w środku żadnych grawerów ani punc. Zwykłe srebro, ale robi wrażenie, naprawdę ładnie wygląda. A już myślałem, że kolejne złoto. Jestem już w aucie. Przyszedł czas na podsumowanie porannego wypadu. Zobaczymy, ile udało mi się nastukać kasy.
ile znalazłem kapsli i innych rzeczy. To najciekawsze, złoto i srebro. No i to jest cały urobok dzisiejszego dnia. Zliczymy sobie. Kapselek. Zasłonię trochę. Kapselek, zrywka, aluminium. Wykrywacz bardzo dużo znalazł takich drobnych rzeczy. To dobrze, bo jest bardzo czuły, to cieszy. Kapselki, kasa, kasa, 50 groszy, złotówka, 2 złote, złotóweczka, 2 złote, złotówka, złotówka. Kolejne 2 złote. Piątaczek. Z. 50 groszy. Tyle kasiory, kapsle, zrywki aluminiowe i folie aluminiowe. I zaraz sobie policzymy pieniążki. A tutaj złoty kolczyk, obrączka, jeszcze do końca niezidentyfikowana przeze mnie. No i ten dziecięcy pierścionek. Ja to sprzątnę i podliczymy kasę, a śmieci będę zbierał. Na koniec Wam pokażę z całego wyjazdu, ile tego uzbierałem. Jeżeli chodzi o bilon, to jest on wyczyszczony i wyłożony. Udało mi się znaleźć tak, jednego piątaka, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dwuzłotówek, sześć złotówek, siedem pięćdziesięciogroszówek, trzy dwudziestogroszówki, dwa, cztery, sześć, siedem dziesięciogroszówek, trzy pięcio, trzy dwugroszówki, i 2, 4 i 6 jednogroszówek, czyli razem 5, 2, 4, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28, 29 zł, tak? Jeszcze raz 5, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 17, 20, 23, 24, 25, 26, 27, no 28 zł, tak w zaokrągleniu. Czyli na 4 godziny pracy z wykrywaczem 28 zł. No co, i trzeba będzie dzisiaj wyżyć za te pieniążki. Myślę, że uda się skromnie, ale się uda.